W Oświęcimiu miejska spółka Składowisko Odpadów Komunalnych spółka z o.o. realizuje bardzo duży projekt unijny w zakresie gospodarki odpadami. Projekt dotyczy budowy kompostowni i kwatery składowania. Kwatera składowania przeznaczona będzie wyłącznie na stabilizat, czyli produkt kompostowni. Dzięki środkom unijnym beneficjent wdraża innowacyjne technologie z zakresu gospodarki odpadami. Projekt realizowany jest w ramach przystosowania instalacji do przetwarzania, tak aby mieściła się w ramach regionalnej instalacji gospodarki odpadami. Wyszliśmy niejako naprzeciw, zrealizowaliśmy już część projektu, obecnie będziemy realizować drugi etap. Za nami z tyłu właśnie są bioreaktory, które służą do kompostowania frakcji podsitowej z instalacji sortowni, która była wybudowana w ramach wcześniejszego projektu finansowanego w ramach MRPO i aby sfinalizować sprawę instalacji do przetwarzania i mieścić się w tych ramach, musieliśmy dopracować i rozbudować instalację kompostowania. Zakup specjalnych urządzeń pozwoli na przerobienie najbardziej uciążliwej frakcji na kompost. Celem tego projektu jest budowa kompostowni, która całkowicie zamyka proces gospodarki odpadami, a konkretnie wykorzystanie czy przetworzenie odpadów biologicznych. Dzięki realizacji tego projektu odpady, które nie zostały wysortowane, trafią na kompostownię. W związku z powyższym na kwaterę składowania nie trafią już żadne odpady komunalne, czyli te, które uważamy za najbardziej niebezpieczne. Całkowity koszt projektu to ponad 22 miliony złotych, z czego dofinansowanie unijne to ponad 13 milionów. Projekt bez funduszów unijnych w tej wersji nie byłby możliwy do wykonania, dlatego że to są duże pieniądze i na to nas nie stać. Musielibyśmy zrealizować rozwiązania połowiczne. Środki unijne pozwoliły na to, że wykorzystane zostaną do końca wszystkie te założenia, które wynikają z odpowiednich rozporządzeń, to znaczy najpierw wydzielamy i dajemy do zagospodarowania to, co powinniśmy zagospodarować, a resztę utylizujemy. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ pozwala prawidłowo zagospodarować odpady. A tu jest najważniejsze to, żeby je wyselekcjonować. To, co się nadaje do recyklingu, to wykorzystać, a wszystkie odpady biologiczne, aby uległy kompostowaniu, a przez to mogły być później wykorzystywane w rolnictwie, w ogrolnictwie czy do rekultywacji terenów. Projekt powinniśmy zakończyć do końca tego roku, to znaczy do ostatniego grudnia i rozliczyć do końca pierwszego kwartału 2015.